wirtualnego studia. Tradycyjnie jest z nami nasz ekspert, pani dr Anna Okruszko z kliniki EstMed w Białymstoku. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o odmładzaniu. Pojęcie odmładzania w medycynie estetycznej można rozumieć na bardzo wiele sposobów i nie zawsze jest to wyłącznie zlikwidowanie zmarszczek, prawda? Oczywiście. Często pracujemy nad jędrnością skóry, nad redukcją wiotkości, nad strukturą skóry. Jak najbardziej. Nie tropimy poszczególnych zmarszczek, ale pracujemy nad całościowym odmładzaniem. A co w przypadku, gdy pacjentka chce odmłodzić twarz, ale nie chce efektów wolumetrycznych, czyli nie chce kwasu hialuronowego lub nie chce zdecydować się na zabieg z użyciem toksyny botulinowej? Wtedy z pomocą przychodzą nam różne bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, wśród nich lasery lub inne urządzenia, jak na przykład mikro-RF, które pomagają nam napiąć i zregenerować skórę. W ostatnim odcinku rozmawiałyśmy o zaletach lasera frakcyjnego oraz o terapiach łączonych, czyli laser i osocze bogatopłytkowe. Ale wiem, że na rynku estetycznym z powodzeniem funkcjonują lasery pikosekundowe i nanosekundowe. Czy mogłaby pani doktor scharakteryzować nam te lasery i porównać ze znanym już naszym słuchaczom, widzom laserem frakcyjnym? Oczywiście. Laser frakcyjny CO2 to jest laser, który wykorzystuje w dużej mierze również energię cieplną. To jest laser ablacyjny. Tam podgrzewamy kolagen, dziurkujemy skórę, tak jak to tłumaczyłam, z przerwami, robimy tunele w głąb skóry z przerwami na zdrową skórę, dlatego regeneracja jest bardzo szybka i takie lasery są bardzo skuteczne na przykład w leczeniu zwłóknień skóry, w leczeniu braku sprężystości skóry, rozszerzonych porów. Również redukują przebarwienia, ponieważ są to lasery ablacyjne, czyli odparowują część naskórka, ale efekt termiczny jest dość duży. Natomiast przy laserach nano czy pikosekundowych wykorzystujemy bardziej działanie mechaniczne fali akustycznej, czyli wchodzimy w głąb skóry, ale nie jest to już tak istotne rozgrzewanie, tylko tworzenie mikro uszkodzeń, takich, aby wydobyć, uszkodzić kolagen i pobudzić go do regeneracji, ale także wydobyć na przykład komórki macierzyste ze śródbłonka naczyniowego, tak jak to ma miejsce przy laserze pikosekundowym. Są to tak zwane zimne lasery, cold lasers, i dochodzenie do siebie po tych laserach jest znacznie szybsze. No właśnie, po głębokich zabiegach laserem frakcyjnym pacjent potrzebuje czasu na rekonwalescencję. A jak jest w przypadku laserów nanopikosekundowych? O ile krótsza jest ta rekonwalescencja? Dużo krótsza. Po pierwsze, efekt pieczenia utrzymuje się około tylko godzinę po zabiegu. Nie ma efektu ablacji, czyli makijaż można wykonać już na trzeci dzień po zabiegu. Nie ma wycieku osocza, nie ma też kropelkowego wycieku skóry. Także dochodzenie do siebie po laserze nanopikosekundowym jest bardzo komfortowe. Część laserów swoje działanie opiera na oddziaływaniu termicznym na skórę. Clear Lift ma działanie mechaniczne. Czyli? Tak, dokładnie. Zarówno Clear Lift, jak i, czyli laser nanosekundowy, jak i na przykład laser pikosekundowy, one mają działanie mechaniczne. Czyli tutaj jest to działanie fali akustycznej, która działa na pewnej głębokości w skórze bezpośrednio, ale omija nam naskórek. Dzięki temu, tak jak wspomniałam, bardzo szybko następuje regeneracja, a takie efekty dyskomfortu pozabiegowego są delikatne. I tutaj pacjenci mają bardzo wysoki komfort przy bardzo dużej regeneracji skóry. Dzisiaj na przykład miałam pacjentkę, której wykonywaliśmy laser pikosekundowy z takim celem odmłodzenia i zwiększenia napięcia, jak też usunięcia przebarwień.
Laser pikosekundowy poradził sobie z tym świetnie. Pacjentka jest zachwycona i ma niezwykły efekt odmłodzenia i usunięcia przebarwień po jednym zabiegu. Zapewne jak w przypadku wielu innych zabiegów, także i w tym przypadku trudno jest określić ilość potrzebnych zabiegów. Jednak czy istnieje jakiś limit zabiegów, które przyniosą nam efekt, gdy pacjentka przez odmłodzenie zrozumie na przykład zlikwidowanie zmarszczek? Limitu zabiegu nie ma. Tu doświadczony lekarz musi zwracać uwagę przede wszystkim na strukturę skóry i przede wszystkim na te zmiany, jakie w skórze zachodzą pod wpływem zabiegów laserowych. Odstęp między jednym a drugim zabiegiem laserowym powinien wynosić mniej więcej 6 tygodni. Tyle trwa odnowa kolagenu, ale też ten okres 6 tygodni jest nam potrzebny na to, żeby rozbity barwnik przez światło lasera został sfagocytowany i wydalony z organizmu. Także należy zachować pewne odstępy, a także dokładnie patrzeć, jak wygląda przebieg pozabiegowy i jakie korzyści w jakim czasie u danego pacjenta otrzymujemy. Oczywiście nie robimy zabiegów w okresach letnich, dlatego też w naszym klimacie możemy takie zabiegi w ciągu roku zrobić od okresu jesiennego przez zimowy do wiosennego, zachowując odstępy 1,5 do 2 miesięcy pomiędzy zabiegami. W sezonie takich zabiegów możemy wykonać około 3. Natomiast przy młodych skórach zazwyczaj potrzebny jest jeden zabieg, przy skórach starszych wymagających więcej pracy układamy wtedy programy zabiegowe. A jeżeli nie laser, to co? Jeżeli pacjentka chce czegoś innego, nie decyduje się na zabiegi laserowe, co możemy zastosować? Oczywiście, pacjent może mieć przeciwwskazania do laserów, ale także na przykład nie może sobie pozwolić na dłuższe dochodzenie do siebie. Wtedy w naszej klinice wykorzystujemy mikro-RF. Mikro-RF to jest niezwykłe urządzenie, ponieważ łączy ze sobą energię fali radiowych, która jest deponowana i nakłuwanie. Dlatego, że deponujemy tą energię bezpośrednio w skórze. Za pomocą specjalnego kartridża wkuwamy serię igieł do skóry, oczywiście po uprzednim znieczuleniu skóry, i dopiero z końcóweczek igieł dochodzi do emisji fali radiowych i podgrzania kolagenu. To jest bardzo skuteczny zabieg, dużo skuteczniejszy niż podawanie fali radiowej z powierzchni skóry. Bardzo dobrze sprawdza się na szyjach, wiotkich powiekach, na wiotkich brzuchach po ciąży i na rozstępach. To jest taki zabieg sztandarowy też właśnie na szyję i rozstępy. Bardzo szybko się po tym zabiegu dochodzi do siebie, praktycznie na drugi dzień już możemy swobodnie funkcjonować. Także takie zabiegi, inne niż lasery, również wykorzystujemy właśnie do odmładzania i napinania skóry. A zostańmy przez chwilę jeszcze przy mikro-RF. Określany jest jako nieoperacyjny lifting. Czy rzeczywiście możemy tak nazwać ten zabieg? Czy efekty są zbliżone do tradycyjnego chirurgicznego liftu? Uważam, że żadne efekty z zakresu medycyny estetycznej nie będą zbliżone do klasycznego chirurgicznego liftu, tam gdzie wycinamy nadmiar skóry. My pracujemy nad napięciem skóry, nad jej regeneracją i nad odbudową jej struktury. Natomiast nie pozbywamy się nadmiaru skóry. Uważam, że bardzo trzeba to rozgraniczyć i dobrze zrozumieć, że jędrna skóra też bardzo dobrze poddaje się zabiegom chirurgicznym, natomiast są pewne etapy i są pewne skuteczne działania, których należy się trzymać. A gdyby pani doktor miała porównać działanie radiofrekwencji mikroigłowej z laserem frakcyjnym, można tak porównywać?
Moim zdaniem nie należy porównywać tych obu zabiegów, ponieważ ich działanie ma zupełnie inne punkty uchwytu. My w programach zabiegowych często układamy różne zabiegi po sobie i też mamy takie programy, że po laserze na przykład pikosekundowym stosujemy następnie w odpowiednim odstępie mikro-RF, ponieważ ich synergistyczne działanie jest rzeczywiście wyjątkowe, a każdy z nich działa na trochę inny punkt uchwytu w regeneracji skóry. Spotkałam się z opinią, że zabieg laserem frakcyjnym niesie za sobą ryzyko powinowactwa z melaniną, więc mogą powstać przebarwienia, hipo i hiperpigmentacje. Czy to prawda? Tak, to prawda. Przy laserach, tam gdzie jest duży efekt termiczny, mogą występować przebarwienia pozapalne. Nie mamy takiego ryzyka w przypadku laserów pikosekundowych. A wróćmy do radiofrekwencji mikroigłowej. Z czym można ją łączyć, a z czym zdecydowanie nie powinniśmy jej łączyć? Na jednej sesji w zasadzie nie łączymy radiofrekwencji mikroigłowej z innymi zabiegami regeneracyjnymi, ponieważ jest to zabieg bardzo intensywny, ale układamy w programy zabiegowe i na przykład bardzo lubię po radiofrekwencji mikroigłowej w odpowiednim odstępie czasowym 2-3 tygodniowym wykonać zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego, bo tutaj jeszcze podbijamy regenerację skóry i wtedy efekty uzyskujemy znacznie lepsze efekty. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy RF mikroigłowym, bo pierwszym i widocznym efektem po zabiegu jest napięcie skóry wywołane obkurczeniem się włókien kolagenowych. Jednak to dopiero początek, ponieważ efekty narastają w czasie, prawda? Oczywiście, na pełne efekty czekamy do 6 tygodni, dlatego że to jest okres, kiedy następuje rzeczywista odbudowa kolagenu. Pani doktor, nasz czas w studiu już się kończy. Zapraszam naszych widzów do zadawania pytań poprzez strony facebookowe czy mailami. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym wirtualnym studiu.